powiedz mi, ty trafiłaś do Stanów, bo się zakochałaś. Trafiłam do Stanów, tak, zdecydowałam się na przeprowadzkę do Stanów, bo się zakochałam, poznałam mojego męża w Tajlandii. No i przez pewien czas korespondowaliśmy ze sobą, spotykaliśmy się w Europie, w Londynie. Gdy mąż mnie zaprosił tutaj, zostałam na miesiąc czasu, wróciłam do Polski i wtedy mąż bardzo szybko przyleciał za mną i poprosił mnie, żebym się przeprowadziła na stałe. Nigdy nie wyobrażałam sobie życia w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie to były właśnie przyloty tutaj na odpoczynek, na fun. Zawsze było za daleko do Europy. No ale nieznane są nam nasze losy i przyszłość i tak tutaj wylądowałam i już jestem tutaj w domu. Zabrało mi to 7 lat, no właśnie, żeby oczywiście się tutaj zadomowić, jednak ta mentalność amerykańska jest zupełnie inna. Na początku wszyscy moi przyjaciele, znajomi to byli jednak Europejczycy. Dopiero z biegiem czasu zaczęłam poznawać tą kulturę, tą mentalność, zachowania, ich poczucie humoru. Z wielką pomocą mojego męża, bo jednak mąż mi bardzo tutaj w tych kontaktach pomagał. No i teraz czuję się już tutaj w domu, czyli jak jestem w Polsce, to jest cudownie, ale jak wracam do Kalifornii, to już wracam do domu. Wiem, że często mojego męża nie widzicie, słuchajcie, wszyscy pytają w Polsce, nie widzimy twojego męża, czy wciąż jesteście razem. Kochana, tutaj twoi fani pytają o różne rzeczy i tutaj jest takie pytanie, w jakim wieku wyjechałaś do Stanów Zjednoczonych? Ile miałaś lat? Nie pamiętasz? Około 30 byłam. 30, 32, chyba 31. Mhm. I wtedy zaczęłaś od nowa. Od zera, od scratch, wszystko, słuchajcie, wszystko. To była transformacja niesamowita, zmiana wszystkiego, przyjaciół, rodziny, pracy, narzeczonego, domu. Narzeczonego zmieniłaś? Tak. No to ładnie, wydało się. Wydało się, tak. Podjęłam decyzję, po prostu. Mm-hmm. I nie żałujesz? Ani przez chwilkę nie żałowałaś, chociaż bywało ciężko, tak jak mówiłaś. Tak, oczywiście. Czasami sięgamy gdzieś pamięcią wstecz i myślimy, czy podjęłam trafną decyzję, ale myślę, że tak. Z końcem dnia tak. Wiadomo, że wszystko nie jest, słuchajcie, różami, płatkami nasze życie poukładane, natomiast na pewno mam wspaniałego męża, który bardzo nas kocha i szanuje, także to są takie priorytety dla każdej chyba mamy, kobiety, żony,